ze ściśniętym sercem w noc. Dziennik Górnośląskiego Żołnierza Wielkiej Wojny 1915-1918. Jest to historia prawdziwa, a wszystkie jej wspomnienia zostały spisane przez Alberta Adamskiego podczas I wojny światowej. Część czwarta. Na froncie we Francji i w Belgii. W tym hotelu mamy co prawda wystarczająco dużo miejsca, ale nie ma łóżek, niczego, nawet krzesła. Wszystko zniknęło. Zostały tylko puste ściany i gołe parkiety. Nie mamy zamiaru tańczyć, ale spać. A że dziś nie da się znaleźć słomy i tym podobnych, będziemy musieli leżeć na gołych dechach. Starzy kamraci, którzy dopiero co dotarli z frontu, załapali się jeszcze na względnie wygodne kwatery. My, nowi, znów wyszliśmy na głupich, jak zwykle. Nie gra żadnej roli to, że już od lat uczestniczymy w tym bajzlu. Wciąż jesteśmy traktowani jako nowi i musimy się z tym pogodzić. Dostałem się do kaprastwa Louiego, bo w przeciwieństwie do byłego 202 Pułku Piechoty, tu ciągle jeszcze są kapralstwa. W 202 Pułku w polu były tylko drużyny. Wieczorem dostaliśmy żywność. Załatwiają to tutaj kapralstwami, czyli dwóch albo więcej ludzi przynosi żywność, na przykład chleb i dodatki z kuchni, a kapral dzieli je między swoich 20-25 ludzi. Nie twierdzę, że my, nowi, wyszliśmy na tym źle, ale jak nam później taki długi facet oprócz zwykłych porcji przyniósł po jednej małej bułce na człowieka, po takiej krótkiej bagietce, to wyglądało to tak, jakby dawał nam jałmużnę. Najchętniej walnąłbym tego typa zgrywającego Herosa bułką w łeb, tyle że od ćwierci roku, od pobytu w Zelb, nie widziałem na oczy białego pieczywa. Wolałem więc zjeść ten rarytas, niż odmówić jego przyjęcia. Spaliśmy wszyscy trochę niepewnie, bo prawie całą noc gdzieś tam grzmiały działa i lekkie budy trzęsły się bezustannie. Front wydaje się dość odległy. Starzy uważają, że ostatnio walczyli pod Diepwal. 10 września 1916. Nie idziemy na front. Miła wieść. Do około 3 po południu zostajemy w Bapaume, a potem maszerujemy radośnie w stronę Cembrai. Po drodze dziarsko śpiewamy. Po kilku kilometrach skręcamy w prawo, nie dla wypoczynku, ależ skąd, bo robi się nam zbiórkę w stylu paradnym. Dowódca batalionu, pan major von Russen, przyjechał konno z grupą oficerów. Typowe rozkazy. Prezentuj! Broń! Potem. Na ramię! Broń! Do nogi! Broń! No i teraz stoimy jak słupy. Major wygłasza pean pochwalny na cześć swojej gwardii, która ma nam, nowym, służyć za przykład. Przede wszystkim chcemy dalej zwyciężać. Wedle rozkazu, panie majorze, najchętniej wygralibyśmy raz a dobrze, tak, żeby w przyszłym tygodniu siedzieć już w domu. Następnie major przyjrzał się każdemu z osobna spośród nowych. Trzeba było podać nazwisko i wspomnieć krótko, czy było się już tam. Przy czym nie chodziło o pójście dzisiaj za potrzebą, ale o bytność na froncie. Major chciał też wiedzieć, jak długo byliśmy tam. Po tej paradzie poszło już jak spłatka. Na tę noc zatrzymaliśmy się w małej wsi Neuville przed kanałem koło Cembrai. W dużej i dość pustej szopie mieliśmy naprawdę wygodne legowiska. Pierwszy raz doszło do otwartej awantury między nami, nowymi, a starymi, którzy w przeważającej mierze są Brandenburczykami. Niestety, a może dzięki Bogu, spór zażegnali podoficerowie. Ci panowie wzięli starych bardzo stronniczo w obronę, ale wyrobiliśmy sobie przecież trochę więcej szacunku. Otóż starzy panowie, którzy skądinąd nie są starsi od nas, tyle że w tym pułku służą dłużej, solidnie się tym razem pomylili. Bowiem my trzymamy sztamę i w razie czego potrafimy użyć kolb. 11 września 1916. Rankiem odmaszerowaliśmy,
Nocą padał deszcz, teraz jest mglisto i duszno. A do tego szliśmy na początku bardzo prędko, jakbyśmy wyruszyli za późno. Po kilku połkniętych w pośpiechu kilometrach dotarliśmy ponownie do głównej szosy, gdzie maszerowaliśmy nad głębokim kanałem i bez postoju dalej do Cembrei. Minęliśmy jednak miasto, choć mieliśmy nadzieję, że tam nas zakwaterują. Ten pośpieszny marsz bardzo nas wszystkich wyczerpał i przed miejscowością Neuville, koło Cembrei, ledwo co człapaliśmy. Nagle... W kolumnie! Drużynami! Oho! Co za bzdura znowu się szykuje! Aha! Tam wyżej stoi kapela pułkowa. Na zakręcie drogi czeka wielu oficerów na koniach. Między nimi major von Russen. Trzeba więc minąć ich krokiem paradnym z całym trarara, kotłami i trąbami. Gdy taka kapela gra fajny marsz, świetnie się idzie krokiem paradnym. Mimo zmęczenia, sztywne nogi fruną w górę. Kadrze się to podoba. Znowu nam się udało. Po tym wszystkim mamy spokój i zostajemy na miejscu. Tym razem wraz z liczną grupą kamratów trafiam do pustego domku. Słomy co prawda nie ma, ale udaje nam się ją załatwić. Część starych dostaje nowe kurtki mundurowe i spodnie. My, nowi, otrzymujemy tylko żółte galony gwardyjskie, które sami mamy sobie naszyć na kołnierze. Tak też zrobiłem, ale nie wygląda to jakoś nadzwyczajnie. Na dziś nie wyznaczono żadnej szczególnej służby. Jest więc czas, by odpocząć. 12 września 1916. Cały dzień czekaliśmy na rozkaz do wymarszu. Nie było służby, tylko mały apel. Dopiero wieczorem odmaszerowaliśmy i po dobrej szosie krajowej szliśmy nieprzerwanie przez wiele miejscowości. Nadeszła noc, zaczęło mocno padać, a my ciągle parliśmy naprzód. W końcu dotarliśmy do tymczasowego celu, gdzie upchnięto nas do wagonów bydlęcych. Nie jest to przyjemne, gdy jest się mokrym i trzeba podróżować w takim wagonie. A tym razem były one wypchane do pełna i o spaniu nie było co marzyć. Gdzie wsiedliśmy i dokąd jedziemy, tego nie da się ustalić. Wiadomo, że odmaszerowaliśmy od Cembrei na zachód, a teraz jedziemy chyba na północ. A przynajmniej ruszyliśmy w tym kierunku, ale dokładnego kursu w jadącym nocą pociągu nie można określić. 13 września 1916. Gdy się zatrzymujemy, jest jeszcze ciemno. Wszyscy wysiadać! Rany, ledwo podeskliśmy, kości nie chcą się wyprostować, a tu trzeba iść per pedes. Jak zwykle przy takich wyładunkach i załadunkach padają ostre rozkazy i pojawia się umiłowany koncert wyzwisk. Ponieważ nie od razu wszystko idzie tak, jakby sobie tego życzyła kadra. Nie wiemy, gdzie jesteśmy. Nie wolno o to pytać, a niewiele jeszcze widać. Wkrótce ruszamy po twardym bruku. Po prawej i lewej stronie stoją wysokie kamienice. Jesteśmy w jakimś mieście. Tymczasem stopniowo się rozjaśnia, ale nie zatrzymujemy się. Idziemy w świeżym powietrzu poranka. Potem przez zielone krajobrazy łąk, mijając wielkie majątki rolne, aż wreszcie ogłaszają postój w wyburzonej wiosce. Jesteśmy w Belgii, w nieznanej nam jeszcze miejscowości. Zdołałem się tylko dowiedzieć, że to duże miasto nazywa się Courtrai. W tej dziurze, wbrew oczekiwaniom, kwatery są całkiem przyjemne. Dostałem nawet na legowisko prawdziwy materac z łóżka. Przede wszystkim my, nowi, zostaliśmy w miarę razem. Jest to dla nas miłe, bo jeszcze dużo nam brakuje do zaprzyjaźnienia się z rzekomymi starymi. Służby dzisiaj nie było w ogóle. Można by wypocząć, gdyby nie było tego gdyby. Gdyby nie to, że jestem nowy i protestuję otwarcie przeciwko dyskryminacji. W efekcie od razu dostaję przydziały i muszę obierać w kuchni kartofle. Nie jest to tragedia i robią to od ręki. Ale po prawdzie powinniśmy wystąpić przeciw temu otwarcie. Bo takiej służby nikt nam nie nakazał. Nie jesteśmy zresztą w armii po to, by obierać ziemniaki. Po jaką cholerę mamy kuchcików? Ale niech będzie. Jasne, że lepiej trochę tym panom się podlizać.
Następnym razem skapnie jakaś dodatkowa porcja. Pomagajmy więc miło, grzecznie i potulnie. Można tu jeszcze spotkać przyjaznych cywilów, a wojny prawie w ogóle nie czuć. Uprawia się tu między innymi tabakę, która przypomina naszą presówkę, ale nie umiem ocenić jej jakości. Możemy tu obejrzeć szydełkowanie koronek. Dziewczyny produkują tu znane i bardzo cenne koronki z Valenciennes, robiąc je przy pomocy szpulek. Nie potrzebują do tego w ogóle igieł. Na filcowej desce umocowanych jest około 30-40 szpulek przędzy i te szpulki przeplata się zręcznie ze sobą. Nici w ogóle się nie plączą. Są dosłownie wplątane jedna w drugą, tworząc regularne, staranne, równomierne i ładne wzory. Tak powstają cenne, szerokie na około 20 cm koronki. Ale zakup tych kosztowności interesuje nas równie mało, co miejscowe liczne estaminets. Po naszemu estaminet to tak jakby lokal piwny. Takich małych gospód jest tu masa, ale piwo jest nie do picia. Jak wiadomo, miejscowi ważą je sami. I jest to mętna, gorzka, niezbyt pieniąca się lura. Liczne damy też omijamy szerokim łukiem. Pewno żaden frontowiec nie ma na nie ochoty. 14 września 1916. Dzisiaj w ramach służby jest tylko apel z bronią. Poza tym możemy dość porządnie odpocząć. Tej nocy wypada moja kolej na pracę w kuchni polowej. Nieźle, bo siedzę tam tylko przez 2 godziny, a potem mogę spokojnie spać na kwaterze. 15 września 1916. Dzisiaj też nie ma za dużo służby. Pogoda kiepska, wszyscy siedzą w kwaterach albo w estaminec i rżną w karty lub bawią się inaczej. Można tu jeszcze sporo kupić, ale miejscowi nie są wobec nas przyjaźni. Z wyjątkiem tych pań, które chcą ubić pewien interes. Ludzie mówią tu po flamandzku. Brzmi to podobnie do niemieckiego i holenderskiego. Nauczyliśmy się jednej takiej piosenki. Flamandzki nasz ród, Niemcy pierdolą się jak miód. Za komiśniaka i pęto kiełbasy dymać możecie po wieczne czasy. Ale nie mamy takich planów jak ów dzielny małżonek, co ponoć napisał do żonki następujące wersy. Gdybym ptaszkiem był, do ciebie pomknąłbym. A że ptaszkiem nie jestem, pierdolę tu, gdzie jestem. Na to małżonka odpisała: zostań we Flandrii do woli, mnie kto inny wypierdoli. Cóż, nieszczęsny kamracie, kompletny klops. W drodze na łuk Ypres, 16 września 1916. I nagle koniec spokoju. Podniesiono alarm i zaraz trzeba się było pakować do wymarszu. Batalion zebrał się po drodze, a potem wróciliśmy przy muzdze regimentowej do Courtrai na pociąg. Tym razem podróż była krótka i wygodna. Wyładowano nas na stacji Moorslade. Potem czekaliśmy dłuższy czas koło rampy. Gdy nadszedł wieczór, wepchnięto naszą kompanię, tylko wojsko bez taborów, do wagonów i podróż zaczęła się od nowa. Już w Moorslade wiedzieliśmy, że jesteśmy blisko frontu, a teraz jedziemy prosto na front. W Zonnebeke, położonym już w strefie ognia i w strefie artyleryjskiej, zostaliśmy wyładowani, aby z miejsca ruszyć na front. Kompania zajęła pozycję w gotowości, a moja drużyna ulokowała się w schronie przy żywopłocie. Tak naprawdę nie jest to prawdziwy schron, ale dziura w ziemi, głęboka na około 2 metry. Za przykrycie służą drewniane belki z warstwą ziemi grubą na jakiś metr. W schronie jest legowisko. 2 leża, jedno na drugim, ale niezbyt wygodne, bo nie da się na nich nawet prosto usiąść. Tymczasem nie musimy robić nic więcej ponad leżenie, więc od razu hop pod koc. 17 września 1916. Niestety rano stwierdziliśmy, że nie tylko jest tu masa szczurów, ale są też wszy.
Każdy z nas złapał już tę plagę. Na to nie ma żadnego sposobu. Rano roznoszono jedzenie. Kuchnia dotarła aż do pobliskiego Zonnebeke. Panuje tu względny spokój. Przez cały dzień jesteśmy na świeżym powietrzu, nie musimy nic robić, możemy się opalać, grać w karty, pisać i studiować nowe położenie. Wieczorem kompania rusza do okopów. Tym razem trzeci pluton, do którego należę, wkracza jako rezerwa do trzeciej linii okopów. Okopy są tu bardzo osobliwe. Cały czas chodzi się po deskach. Niekiedy chlupoce pod nimi woda. Możliwe, że okolica jest dość wilgotna. Jako nowicjusze na tym stanowisku, zluzowanie w trzecim okopie zrobiliśmy najciszej, jak się dało. Moja drużyna dostała się do bardzo ciasnego i niskiego schronu. Prawdę mówiąc, jest to rodzaj letniej altanki, bo pokrycie na schronie tworzy warstwa ziemi gruba tylko na metr. Nie ochroni to nawet przed małym kalibrem, choć wydaje się, że jak dotąd to wystarczało. Okopy są w dobrym stanie, ciężkich granatów ani śladu, a front aktualnie jest zupełnie spokojny. Oddziały, które właśnie zluzowaliśmy, leżały na tej pozycji przez około 14 miesięcy. Oczywiście nie jest tak, że załoga przez cały ten czas zalegała w okopie, ale normalnie, na zmianę, parę dni na tyłach, parę dni na dyżurze, parę dni na linii frontu. Jest to ponoć spokojne stanowisko, ale jesienią 1914 było tu jakoby gorąco. W nocy każdy musiał trzymać przez 2 godziny wartę, ale poza tym można spać ile się da. Przed Ypres, 18 września 1916. Za dnia patrolowałem okop. Nie trzeba było wystawiać straży, tylko musieliśmy na zmianę kontrolować okopy naszego odcinka. Jakieś 300 metrów od nas w prawo, okop biegnie przez środek zniszczonej zagrody. Podporucznik, który rewidował nasz patrol, wyjaśnił nam, że stała tu mała wioska o nazwie Verlorenhoek. Teraz jest nie tylko Verloren, czyli zgubiona, ale prawie całkiem zniknęła. W nocy musimy pracować więcej niż za dnia. Zawsze tak było. Dziś mieliśmy szczególnie ciężką robotę. Trzeba było odnowić fragment okopu będący w kiepskim stanie. Tyle, że okopy nie sięgają głęboko w ziemię, lecz są wykopane ledwo na 1,5 metra. Tymczasem okop musi mieć przynajmniej 2,5 do 3 metrów, w związku z czym regularnie usypuje się wysokie wały. Musiała to być żmudna robota. Dla lepszej orientacji chciałbym to naszkicować. W pierwszym rzędzie potrzeba materiału do plecenia w postaci cienkich drewnianych witek. Takie plecionki nazywa się przeszkodą albo faszyną. Ponadto potrzeba nam dość mocnych drewnianych profili, które z kształtu przypominają drewnianego koziołka. Aby naprawić kiepski fragment okopu, trzeba najpierw wygrzebać i usunąć zepsuty materiał. Z całej roboty to właśnie jest najgorsze. To żmudne gracanie w błocie. Po skończeniu tego etapu montuje się na ścianie okopu zaczepy, na nie przychodzą drewniane profile, co kilka kroków jeden. Nade wszystko ważne jest to, żeby profile wepchnąć na podobną głębokość, aby dołem mogły spływać wody gruntowe i deszczówka, zaś zabelki poprzeczne przychodzą na koniec mocne deski. Po tych deskach, które tworzą, by tak rzec, dylówkę okopu albo jego podłogę, biegamy, podczas gdy pod spodem zbiera się i powoli odpływa woda. Prosty fragment okopu naprawia się stosunkowo szybko, gorzej z reperowaniem przedpiersia, bo w tym przypadku okop tworzy półokrąg lub kąt i wówczas wszystko trzeba dopasować jeszcze dokładniej. Wielkie szczęście dla nas, że jest tu dość spokojnie i przede wszystkim pozyskanie materiału jest niezwykle ułatwione dzięki obecności kolei polowej. Tak jest, mamy małą kolejkę polową, dojeżdżającą aż do pierwszych okopów. Oczywiście lory, to jest wagoniki kolejowe, są przepychane do okopów przez żołnierzy tylko nocami i pojedynczo. Całe pociągi z napędem maszynowym przyjeżdżają zwykle tylko do tzw. pozycji rezerwowych. Praca w okopach musi być do rana gotowa. W dzień nic się nie robi. Jak się da, to się odsypia albo stoi na warcie.
Przed Ypres, 19 września 1916. Za dnia nic szczególnego się nie wydarzyło. Nocą od nowa do roboty. Dziś miałem zadanie, by wraz z paroma kolegami naprawić nasyp w miejscach rozbitych przez pociski. Na koniec trzeba było przynieść z przedpola warstwy murawy i obłożyć nią nasyp. W ten sposób z oddali w ogóle nie można rozpoznać, gdzie leży okop, bo wszystko jest równomiernie zielone. Ledwo skończyliśmy, a Tommy zaczął straszliwie strzelać. Oczywiście rzuciliśmy się wszyscy do schronów, ale na szczęście Tommy strzelał przeważnie tylko lekkimi granatami. Głównie szrapnelami w szyny kolejowe. Po mniej więcej godzinie kanonada ustała. Nie ponieśliśmy żadnych strat, ale gacie przy tej niespodziance wszystkim nam się trochę wytrzęsły. Tommy, tak nazywamy Angoli. 20 września 1916. Dzisiaj przyszła poczta. Dostałem pudełko dobrych cygar i każdy kamrat z drużyny otrzymał jedno do skosztowania. Taki u nas zwyczaj, że co się da, dzielimy między sobą po chrześcijańsku. Dziś daję ja, innym razem coś dostanę. Nikt nie wychodzi na tym źle, tyle że chcielibyśmy, aby i starzy okazywali nam więcej kamrackiego ducha. Tymczasem jednak bardzo zadzierają nosy, a szczególnie podoficerowie wyobrażają sobie, że są nie wiadomo kim z tymi swoimi galonami. Z jednym z tych panów miałem dziś w nocy gwałtowne starcie. Na coś takiego na przedniej linii można sobie pozwolić, zakładając, że ma się rację. Było tak. Pracujemy dalej w okopie. Kopiemy, aż nam cieknie pot po grzbiecie. A jako nadzorca sterczy nad nami taki zielony podoficer. Ledwo 20-letni. Nikogo to nie razi, ale młody chce zgrywać mądrale i ciągle nam robi propozycje, jak mamy pracować. Facet ma takie pojęcie o praktycznej robocie, jak ja o tańcu na linie. I rychło wszyscy się orientujemy, że propozycje pana nadzorcy to czyste bzdury. Na początku pracujemy tak, jak nam poleci, ale musimy od nowa wyciągać kilka profili, bo podoficer pomylił się przy obliczaniu głębokości. Mówię więc do niego przez zaciśnięte zęby, acz spokojnym tonem, mniej więcej tak. Panie podoficerze, powinien pan tylko patrzeć, czy faktycznie pracujemy, ale poza tym więcej nie chciałem powiedzieć. A ten natychmiast eksplodował. Staje przede mną i powiada dość głośno. A poza tym? Ale poza tym co? Ale poza tym trzymaj pan dziób, jak się pan nie znasz na robocie, panie podoficerze. Powiedziałem to głośno i wyraźnie, a pozostałych pięciu kamratów, tylu pracuje zawsze naraz w jednym miejscu, przytaknęło, tak jak się spodziewałem. Ma rację, tak jest, zgadza się. Podoficer zagroził, że mnie zgłosi. Oczywiście szeregowy żołnierz nie może się tak zachowywać, ale w okopie można sobie pozwolić na taki ton, jeśli jest powód. W każdym razie podoficer nie próbował nas już więcej uszczęśliwiać swoimi teoretycznymi poradami, ani też mnie nie zgłosił. Prawdopodobnie obawiał się, że ośmieszy się przez to jeszcze bardziej, bo przecież zbadano by gruntownie całe zajście i wówczas wyszłoby na to, że takie profile muszą być wkopywane z przeliczeniem nie wedle miary wewnętrznej, ale zewnętrznej. Tak, panie podoficerze, jesteś pan skądinąd pilnym żołnierzem, ale bynajmniej nie pilnym, praktycznym brygadzistą. Pardon, panowie podoficerowie nigdy nie są brygadzistami. Zgrywają tylko nadzorców przy pracy. Ale żeby pracowali razem z nami? Nie, nigdy jeszcze nie widziałem nikogo z kadry przy robocie. Proszę spojrzeć na załączone ilustracje. Czy tam pracuje jakiś podoficer? Nie chciałbym, żeby moje uwagi rozumiano jako wyraz buntu przeciwko przełożonym. Wiemy dobrze, że podoficerowie są naciskani z góry i ponoszą odpowiedzialność za pracę. Ale niechże taki żółtodziób po prostu powie. Chłopcy, mamy zrobić to, a to. Nie mam zielonego pojęcia, jak najlepiej to wykonać. Ładnie podkreślić przy tym my, panie podoficerze. Bo przecież chce pan być naszym kolegą i jednym z nas. Może być pan pewien, że pański autorytet przez to nie ucierpi, a na pewno zyska pan nasz szacunek. Chcemy, żeby nami dowodzono i szanujemy każdego prawdziwego przełożonego. Ale półboga na modłę koszarową lepiej nie zgrywać.
bo czegoś takiego między kamratami w okopach już nie ma. 21 września 1916. Wczesnym rankiem po pracy najpierw były grzmoty. To znowu Tommy zabrał głos. Uderzenie ogniowe trwało prawie godzinę, a ogniem obłożono na ogół okopy łącznikowe, czyli przykopy. Nie ponieśliśmy jednak żadnej szkody. W trakcie dnia rozmawiałem z wieloma podoficerami i przedstawiłem im otwarcie moje stanowisko względem służby, posłuszeństwa i poszanowania, a moi kamraci wsparli mnie w kwestii jawnego dyskryminowania nowych. Może poskutkuje to lepszą harmonią między nami a starymi, bo także tu trafiają się jeszcze całkiem rozsądni podoficerowie. Nocą musieliśmy pracować w rozwalonych przykopach po lewej na przedzie. Tommy wcześniej porządnie tu postrzelał i narobił nam pracy. Pracowaliśmy bardzo szybko i nerwowo, bo także nocą od czasu do czasu zahuczał gdzieś w okolicy granat. Ale nie było tam bagnisto i robota szła dużo sprawniej niż w naszym podmokłym okopie. Koło północy praca była skończona, ale nie dano nam spokoju. Musiałem bowiem ruszyć na patrol. O godzinie pierwszej w nocy wzmocniony patrol wyruszył na przedpole. Feldwebel jako dowódca, dwóch podoficerów i 16 ludzi, w tym ja. Wyposażeni tylko w ekwipunek szturmowy, poszliśmy najpierw do pierwszej linii okopów. Tam, w nasypie, jest stanowisko, z którego przez wąski tunel i koło zasieków z drutów kolczastych da się wyjść na otwartą przestrzeń. W zasiekach są wąskie ścieżki, takie jakby ciasne uliczki wolne od drutów, szerokie na mniej więcej 3 ćwierci metra, znajdujące się między drutem kolczastym, które biegną zygzakiem przez plątaninę drutu. Pojedynczo prześlizgujemy się tak cicho, jak się da. Potem w rozsypce idziemy ostrożnie przez ziemię niczyją. W końcu kładziemy się w rozproszeniu w pozycji strzeleckiej. Noc jest mglista i czarna. Nie słychać żadnego dźwięku, żadnego strzału, nic. Leżymy w wysokiej trawie i nasłuchujemy. Taka absolutna cisza nie jest właściwie upragniona. Jest raczej podejrzana. Kiedy przeciwnik również patroluje poza okopami, wówczas na ogół nie strzela. W przeciwnym wypadku KM-y terkocą na zmianę przez całą noc. Tym razem przywitalibyśmy nieprzyjacielski patrol ołowiem, ale ta banda nie nadeszła. Tylko Tommy zaczął gwałtownie strzelać. Na tym odcinku, szerokim może na 2 km, strzela około 20 różnych KM-ów. Naturalnie nie bez przerwy. Do tego nie prosto w nas. Nie, bez obaw. Ta banda sypie swoimi kulami na ogół wysoko ponad nami, w stronę dróg. I tak jest mniej więcej przez całą noc. Nie bardzo nam ta palba przeszkadza. Szczególnie gdy orientujemy się, że któryś z tych karabinów maszynowych strzela dość krótko. Mamy wtedy pewność, że przeciwnik nie posłał żadnego patrolu. Jest co prawda ryzyko, że jakaś seria uderzy w naszą grupę przypadkowo. No cóż, wówczas ktoś z nas musiałby zniknąć, ale nic takiego się nie dzieje. Wnosząc po strzałach, jesteśmy jakieś 100 metrów od nieprzyjacielskiego okopu, bo odstęp między frontami to około 300-400 metrów. Czas ciągnie się w nieskończoność i wreszcie po cichu wracamy, choć musimy najpierw wyszukać ścieżki. O świtaniu cali i zdrowi docieramy do naszego okopu. Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Moi drodzy, jeśli Wam się podobało i chcielibyście udzielić mi wsparcia w mojej twórczości i pracy, którą wykonuję, zapraszam na moją stronę Patronite, do której link znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam również do subskrypcji, mile widziana łapka w górę, komentarz do obejrzanego materiału, a jeśli masz ochotę śledzić dalsze losy Alberta Adamskiego, wystarczy kliknąć serduszko. Dziękuję ślicznie.